Milka i Fredo. Kosmiczne. Hej, cudziaki! A dzisiaj wielki miks dwóch różnych boksów. Milki Fredo boksów. Kosmicznych boksów. Ale moment! Gdzie są moje kulczyki z Milki? Chwila, muszę się przygotować. Okej, przygotowana już jestem. W takim razie przejdźmy do naszych boksów kosmicznych. Mamy tutaj naszą tradycyjną Milkę. Secret Box. Oraz Dairy Milk Fredo. Tak jak pamiętacie z wcześniejszego odcinka, który wyświetla Wam się w proponowanych, w Dairy Milk Fredo udało mi się trafić pandę. Ale nie brokatowego Fredo! Natomiast tutaj dalej nie mam robota. Tak więc dzisiaj zrobimy wielkie porównanie. Ale najpierw, jeśli jakaś zabłąkana krówka jeszcze mnie nie subskrybuje, ma teraz czas nadrobić. I przypominam również o łapkach w górę, ponieważ na 6000 łapek w górę nagrywamy kolejny odcinek Milki Boxów. A w dzisiejszym zrobimy wielkie porównanie. Otworzymy 6 Milki Boxów i 6 Fredo Boxów. I zobaczymy, który będzie miał lepsze figurki. Jak obstawiasz, Łukasz? Ja myślę, że Milka Secret Box. A ja uważam, że Milk Fredo. W sumie tam jest panda. Tam jest panda. I brokatowy Fredo. Ale to jest robot. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy macie już robota, albo srebrną krowę z poprzednich boksów, które mi się nie udało niestety zdobyć. A na końcu napiszcie mi, który waszym zdaniem wygrał tą potyczkę. Ale co tu dużo mówić? Zaczynamy! I nasze cudeńka prezentują się właśnie tak. Tutaj mamy Dairy Milk Fredo, natomiast tutaj naszą tradycyjną Milka Secret Box. Oba te opakowania są z serii kosmicznej. A nasz brokatowy Fredo czai się tu, razem z pandą. Otworzymy 6 boksików z Fredo i 6 boksików z Milki, porównując każdy ze sobą, więc zrobimy takie zawody, w którym będą lepsze figurki. Wielkie starcie! Wii! 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 I naszych dwóch zawodników czeka na odpakowanie. Zaczniemy bez kluczyka od tradycyjnej Milki. Wii! Co jest? No. Trochę się zepsuła, no nieważne. Odpakowujemy i zaraz podsumujemy, co będziemy chcieli. A nie, czekajcie. Najpierw zrobimy zestawienie. Czekoladek z Milki. Oraz czekoladek z Fredo. Fredo. Z przyzwyczajenia łapałam za zabawkę. I nasze czekoladki. W smaku Milka jest troszeczkę bardziej mleczna, ale możliwe, że nam się wydaje. Chociaż chyba tak. Nieważne, przejdźmy do zabawek. Najpierw, tak jak mówiłam, Milka. Dziam, dziam, dziam. O nie, mamy tutaj Oza. Znaczy raz. Natomiast w drugim... Dam, da, da, dam. Mamy pandę! Kitek, znowu mamy pandę! To już jest trzecia. No, ale super! Bo wiecie, pandy nie ma w Polsce, ale dobra, zróbmy wielkie podsumowanie, czego w ogóle szukamy. Ciu! Wii! Odpakowani! Łącznie z cudownymi naklejkami. Ale dobra, wielkie podsumowanie, zacznijmy od tradycyjnych Milki Boxów, w których z postaci brakuje nam tylko robota. Bo pamiętajcie, to jest labirynt planetarny, bo niektórzy nie wiedzą. Ale tak, stąd tylko robota. Ze strony zabawek brakuje nam świecących w ciemności naklejek, których też strasznie chcę zdobyć. I to w sumie tyle. Natomiast Dairy Milk Fredo oczywiście na wszystkie powtórki pandy z chęcią liczę. Na brokatowego Fredo, na którym mi bardzo zależy. I liczymy jeszcze na karty z gwiazdozbiorami, których jeszcze nie mamy. Także właśnie tak to wygląda. A my razem z naszą pandą, która wygrywa ten pojedynek, idziemy dalej. Standardowo chyba zaczniemy znowu od Milki. Jak myślicie? Już teraz oczywiście przejdziemy prosto do naszej zabawki. Karty, ale chyba już je mam. Zaraz zobaczymy. Natomiast tutaj... No, dam teraz, co jest? Dam i tutaj mamy. Kitek, nie śmiej się ze mnie. Fredo! O matko! Ej, ja wyczuję, że będziemy mieć tego Fredo, bo już mamy dwie pandy. Dzisiaj. Ale super mufina! A więc tak, mamy karty z naszą Mo. I naklejki z Mo. I razem. Natomiast w drugim mamy kolejną pandę, także znowu punkt dla Dairy Milk Fredo! 2-0, Milka, musisz się poprawić, dając nam robota. Teraz może zaczniemy od Fredo, żeby było sprawiedliwie. Dam, dam, dam. Przecież to kolejna panda. Kitek! Co? Karty Co? Z piórami! Tak, tak, ale dobra, jeszcze Milka. Chyba teraz musi być robot, bo jak nie, to nie wiem. To znam zwycięzcę już kolejnego. Jeśli to nie będzie robota.
Milka, słabiutko. Ale super, zobaczcie na te karty. No wyglądają nieziemsko. Jak tylko będzie piękna gwieździsta noc, a najlepiej latem, już będę wiedziała, który gwiazdozbiór jest jaki. Ej, mega się z tego cieszę. No, Milka, z naszym UFO to nie poszalałaś, bo UFO już mamy. I to w sumie wiele. Także lecimy dalej. 3-0. No teraz to zdecydowanie musi być już robot, żeby Milka wygrała. No dokładnie. Znaczy, żeby chociaż remis był. Bo trochę słabo. Nie, no jak byłby robot, to na pewno wygrywa. Dam, dam, dam. Słabiutko, Fredo. Zobaczmy, kogo tutaj będziemy mieć. We Fredo nie ma Fredo. Tu teraz będzie kosmiczny Fredo. To byśmy poszaleli. Dam, dam, dam. No, labirynt. W sumie to nic specjalnego, więc zaraz wyciągniemy i zobaczymy, kto wygrał tą rundę. Dobra, Kitek, skupienie. Jak nagradzamy naszych zawodników? Czy wygrała Milka, Fredo, czy może remis? Ja bym powiedział, że Fredo wygrał. Fredo? W końcu to figurka. Ale tutaj jest labirynt. A tam mamy figurki. Ja bym dała remis. No nie wiem. A wy jak myślicie? Trzeba ich jakoś nagrodzić. No dobrze, skoro Kitek mówi, że Fredo, to wygrywa Fredo. Czyli jest 3-1. Ciu, 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 ciu. Uff. To jest... Piąty. Już piąty boksik. Ojejciu, dobra. Dam, da, da, dam. Już tak wiele ich minęło. Ciu. Milka. No poniekąd to jest robot. To są karty z robotem. Więc tutaj trzeba będzie się troszeczkę zastanowić nad oceną. Prawda, robocie? Prawda. Ale... No chyba, że tutaj będzie Fredo. Gotowy Fredo. No właśnie. Ojejciu, dobra. Trzymajmy kciuki. Albo może nie, żeby Milka chociaż kolejny punkt zdobyła. Fredo, jesteś tutaj? Joe. Kosmiczna Joe. No i proszę Państwa, w tym zestawieniu, kosmicznym zestawieniu, punkt zdobywa Milka, bo mamy karty z robotem. Co prawda to nie jest robot jako figurka, ale jednak robot. I tam mamy naklejkę robota. I one są przepiękne. Te naklejki mi się strasznie podobają. W dodatku mamy tutaj naklejkę z naszą świnką, z naszą którą, jak wiecie, najbardziej lubię. Także mamy 4-2. To prawda. Jak 4-2? 3-2. Kolejne boksy zdecydują, czy Milka zremisuje z Fredo, czy Fredo wygra to starcie. Napiszcie mi teraz koniecznie w komentarzu, za kogo najbardziej trzymacie kciuki. Bo ja chcę robota, ale chyba jednak trzymam kciuki, oj, za brokatowego Fredo. I w naszym ostatnim starciu boksików, nie wiem w ogóle jak to tak szybko zleciało, zaczniemy od naszego Fredo. W którym brakuje nam brokatowego Fredo. Dajesz, brokacie, dajesz. Musisz wygrać. Wygraj tą potyczkę. Dam, dara. Ja się stresuję, Kitek. Dobra, dam, dara, dam. Jest Fredo! Ale to nie ten Fredo. Pomalujemy i będzie kosmiczny. Już go pomalowałam. Mam na wcześniejszym odcinku. Dobra, ale zobaczmy, czy Milka nas czymś zachwyci, czy wręcz zasmuci. Kitek, czy masz kciuki za robota? Trzymam. No, ja mam nadzieję. To w końcu musi być. No musi. Niektórzy z was niedokładnie oglądali mój odcinek i sugerowali się tym, że w ostatnim miałam naklejki z robotem, a nie robota. Więc ja jeszcze nie mam tego robota. Dam, dara, dam. O nie, to będzie ciężka decyzja. Rozpakujmy ich. No i powiem wam, że naprawdę mamy ciężką decyzję. Ale w ogóle zobaczcie, jak się złożyło. W Dairy Milk Fredo mamy Freda, a w Milce mamy naszą krówkę, czyli główną Mo. Ej, śmiesznie. I to w ostatnim starciu, także ciężki wybór. Ja osobiście wybrałabym krówkę. Fajnie się złożyło, że nasi reprezentanci danego boksu akurat są tutaj, dlatego sądzę, że zostawimy to remisem. Czyli w tym zestawieniu wygrywa Mo, a w zestawieniu boksów jest remis. Także tak prezentują się nasze dzisiejsze łupy. Cała potyczka zakończona remisem, aż po prostu nie chce mi się w to wierzyć. Ale naprawdę, udało nam się znaleźć dwie pandy. Karty z gwiazdozbiorami. Kolejne karty z robotem. No i piękne naklejki. Z robotem i jed. No i oczywiście naszych dwóch reprezentantów. A żeby odróżnić naszych dwóch Fredo, troszeczkę pozmieniamy im naklejki. No i teraz z łatwością odróżnimy naszych Fredo. Hejka. Napiszcie mi teraz koniecznie, która z figurek podoba wam się najbardziej? Ze wszystkich, które udało nam się dzisiaj trafić. Figurek oraz zabawek. Pamiętajcie o subskrypcji. Dzwoneczkiem. Musisz spróbować. Mam nadzieję, że nasze wielkie porównanie Milki Secret Boxów i Fredo Boxów wam się podobało. Pamiętajcie koniecznie o kciuku w górze, bo każdy kciuk w górę to dodatkowa srebrna krówka na świecie. Pamiętajcie. A my widzimy się w kolejnym filmiku.
Buziaki, pa!